Witaj, z tej strony Mikołaj Lech. Dożyliśmy takich pięknych czasów, że w internecie można znaleźć niemal każdą interesującą nas treść. Naturalnie więc ktoś, kto szuka dobrego mechanika, grafika czy sklepu z zabawkami, najpierw poszukiwania zaczyna od internetu. I firmy o tym wiedzą, dlatego wszelkimi sposobami starają się zwrócić naszą uwagę. Jednym z narzędzi do tego jest właśnie reklama Google AdWords. W skrócie tylko powiem, że reklamodawca w tym przypadku płaci za to, aby po wpisaniu w wyszukiwarce Google danego słowa jego reklama pokazywała się właśnie jako pierwsza w wynikach. W dzisiejszym nagraniu postaram się odpowiedzieć na takie pytanie. Czy firma taka może jako słowa kluczowego użyć znaku towarowego swojego bezpośredniego konkurenta? Te reklamy Google AdWords mają duży potencjał, wynikający chociażby z tego, że ponad 90% polskich internautów korzysta właśnie z wyszukiwarki Google. Zresztą dla samego Google'a to prawdziwa żyła złota, bo z informacji, do których dotarłem, w 2010 roku aż 97% jego dochodów było właśnie z tych AdWordsów. Jeżeli chodzi o wykorzystanie cudzego znaku towarowego jako słowa kluczowego w reklamie, to trzeba odpowiedzieć sobie na takie kluczowe, elementarne pytanie. Czy będzie to użycie znaku towarowego? Mówię o użyciu w znaczeniu prawnym, a nie potocznym. Aby do tego doszło, znakiem trzeba posługiwać się w sposób komercyjny, ale też bezpośrednio do oznaczania towarów bądź usług. Poza tym samo zdefiniowanie słowa kluczowego, które nie wyświetla się w reklamie Google AdWords, jest dość kontrowersyjne, bo to jest takie użycie czy posłużenie się znakiem towarowym w sposób niewidoczny. Co więcej, aby takie użycie znaku faktycznie łamało prawo, musi wprowadzać bezpośrednio konsumenta w błąd albo przynajmniej stwarzać takie realne niebezpieczeństwo. W tym temacie wypowiedział się w 2010 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Właściwie rozwiał wszelkie wątpliwości, mówiąc, że wybór słów kluczowych i ich użycie przez reklamodawcę w reklamie Google AdWords jest użyciem znaku towarowego w obrocie handlowym. Trybunał wskazał zarazem, że właściciel znaku towarowego może jednak zakazać osobie trzeciej użycia identycznego lub podobnego oznaczenia, jeżeli używanie to wpływa lub może wpływać negatywnie na pełnione przez znak towarowy funkcje. A taką podstawową funkcją znaku towarowego jest funkcja odróżniająca, czyli możliwość odróżnienia się danego towaru lub usługi od tego samego rodzaju towarów bądź usług konkurencji. No i podam Ci tutaj taki bardzo obrazowy przykład. Funkcja odróżniająca znaku towarowego pozwala Ci zlokalizować napój Coca-Cola z grona wielu napojów o czarnym kolorze. Gdyby napoje te nie miały swoich oznaczeń lub były identyczne, nie mógłbyś tutaj świadomie dokonać wyboru. Do naruszenia tej funkcji odróżniającej przez reklamę Google AdWords dojdzie wtedy, kiedy reklama może wprowadzać konsumenta w błąd. Czyli jeżeli będę szukał maszynki do golenia Philips, a wyświetli mi się reklama Braun, ale tak zredagowana, że będę przekonany, że trafiłem właśnie na stronę Philipsa. I to jest właśnie przypadek złamania prawa. Tak więc najważniejsza informacja dla Ciebie jest taka, że samo posłużenie się znakiem towarowym konkurenta w tej reklamie Google AdWords nie musi automatycznie oznaczać złamania prawa. Wszystko zależy od sposobu, w jaki reklama jest prezentowana. Na użycie cudzego znaku towarowego w reklamie Google AdWords można również spojrzeć przez pryzmat polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W artykule 3 posługuje się ona taką klauzulą generalną, mówiącą, że czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy bądź klienta. Natomiast w artykule 16 ustęp 1 ta ustawa uszczegóławia, że czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka, ale również reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru bądź usługi. I faktycznie, historycznie w Polsce w 2009 roku wydano wyrok, w którym sąd uznał, że użycie jako słowa kluczowego nazwy innego przedsiębiorcy to naruszenie dobrych obyczajów. Było to jednak przed wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z 2010 roku, a wyroki te wskazywały właściwie, jak tą sprawę sądy powinny interpretować. W szczególności w wyroku w sprawie Interflora Trybunał rozwiał wszelkie wątpliwości, mówiąc, że użycie cudzego znaku towarowego jako słowa kluczowego w reklamie Google AdWords jest co do zasady elementem zdrowej i uczciwej konkurencji i następuje zatem z uzasadnionej przyczyny. Można powiedzieć, że Trybunał uznał, że taka reklama to raczej coś w stylu hola hola, wiem, że szukasz maszynki do golenia Philips, pamiętaj jednak, że są również inne firmy z tej branży, na przykład nasza Braun. Jeżeli konkurencja używa Twojego znaku towarowego w reklamie Google AdWords, to powinieneś ocenić, czy taka reklama skonstruowana jest w taki sposób, że może kogoś wprowadzić w błąd. Sam fakt, że występuje, że po wpisaniu w Google danego słowa, Twojej nazwy firmy, wyskakuje reklama konkurencji, to niestety za mało. Domyślam się, że to, co teraz powiedziałem, Cię nie ucieszy. Tą sytuację chyba można porównać tylko i wyłącznie do tego, że przed Twoim sklepem staje student i zaczyna rozdawać ulotki Twojej konkurencji. Takie zachowanie konkurencji można uznać za niesmaczne, może nieetyczne, ale na pewno nie nielegalne. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów na temat wykorzystania cudzego znaku towarowego w reklamie Google AdWords, to przejdź teraz do mojego bloga. Omawiam tam przykłady, w których doszło do naruszenia prawa, ale też takie, kiedy wszystko było zrobione legalnie. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że rozwiałem tutaj Twoje wątpliwości. Przypominam Ci, że jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszelkimi sprawami związanymi z prawną ochroną marki, to koniecznie subskrybuj mój kanał. To co? Do zobaczenia.